rytarkiem, że tak powiem. Jestem rytarkiem. I przed przyjęciem Chrystusa... Ten okres mojego życia właściwie... Nie jestem do końca pewna, jak opisać, bo były gorsze i lepsze momenty, tylko że nawet z tych lepszych czegoś mi brakowało. I cóż, tak naprawdę należałam do kościoła katolickiego i tak naprawdę nie byłam po prostu świadoma. Myślałam, że moja wiara jest wystarczająca, że wszystko jest okej. I nie zdawałam sobie sprawy, że tak naprawdę moja wiara była powierzchowna, jak tak teraz na to patrzę. I czegoś mi brakowało. No i wtedy. W sensie, no to nie tak, że faktycznie jeden konkretny moment nastąpił i wszystko się obróciło o 180 stopni, ale tak od pewnego momentu moje serce zaczęło się otwierać trochę bardziej. Było właściwie parę wydarzeń takich, ale już nie będę wszystkich opisywać, ale takie najważniejsze, pierwsze najważniejsze wydarzyło się w Sylwestra tego roku. No i wtedy właśnie moja przyjaciółka Nicole. Ona mi po prostu opowiedziała o Bogu. Opowiedziała mi prawdę. Tym razem usłyszałam praktycznie prawdę. Rozmawialiśmy chyba 4 godziny, w sensie ja go nie słuchałam, ale 4 godziny rozmawiał o Bogu, także wręcz zapomniałyśmy o fajerwerkach. No dosłownie. I tak, i wtedy to był taki punkt zwrotny, bym powiedziała, że już faktycznie poczułam potrzebę, żeby zgłębić swoją wiarę, żeby podświadomie, myślę, że zorientowałam się, że to było to, czego mi właśnie brakowało. I tak, i potem, chyba tak trochę ponad miesiąc minął, to był luty, ale tak bardziej początek. Wtedy właśnie przyjąłem Chrystusa. No, to wydarzenie jest niesamowite po prostu. Wyznałam, że Jezus jest moim Panem i przede wszystkim uwierzyłam to tym razem całym swoim sercem. Uwierzyłam w to całkowicie. Uwierzyłam, że mimo, że jestem grzesznikiem, że byłam, nadal jestem, to, że Jezus umarł za moje grzechy, za te przeszłe, teraźniejsze, przyszłe, że po prostu ofiarował samego siebie. I po prostu mnie uratował. Zostałam uratowana. No i jeszcze tak słowem, co po Chrystusie, co po przyjęciu Chrystusa. Cały czas wzrastam w mojej wierze. Myślę, że to, co wiem teraz, nie będzie tym samym, co będę wiedziała nie w przyszłości. Cały czas wzrastam w mojej wierze. I w końcu ten brakujący element jest wypełniony. I jeszcze, bo myślałam tak jakby element, to myślałam, że na przykład można porównać do puzy i układanki, ale zdałam sobie sprawę, że to nie to, bo w puzach, jeśli brakuje jeden element i ten jeden element zostanie wypełniony, to jeśli będą brakowały inne elementy, to układanka nie będzie pełna. A w tym wypadku Jezus, Bóg, wypełnia wszystko. Nawet jeśli stracę coś na tym świecie innego, to On wypełni wszystko. I po prostu chcę zostać na tej drodze, na właściwej drodze, bo to Jezus jest drogą, prawdą, życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przez Niego. Amen! Brawo! Twojej wiary, wyszedłem Cię w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.